Witam serdecznie w telewizji MCHTV. W dzisiejszym filmie zobaczymy cały przelot z Katowic, Beżowic do Heraklionu na Krecie wraz z lądowaniem. Zapraszam do subskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, zostawienie lajka i zostawienie komentarza. Zapraszam serdecznie. Telewizja MCHTV. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich na kanale Ibis Vlog. Dzisiaj będziemy żegnać słynnego youtubera MCHTV w Miałosze. O, widzimy właśnie słynnego youtubera, który idzie. Pozdrawiamy youtubera drugiego za kamerą. Mam razie czego pod wodą. No to ruszamy w najlepszą podróż do Grecji. No to mi wspomaga jeszcze najlepszy drugi youtuber Ibis Vlogs. Kaj jest za kamerą, możemy do niej, może pomachać do kamerki. Dobra, tak sobie z youtuberem. O Boż. A teraz wbijamy trasę na lotnisko do Katowic, do Pyżowic. No. Żeby kierowca nas potrafił zawieźć, bo nie za trasę. O, jesteśmy w tym momencie w środku trasy, ja może pokażę. Mniej więcej pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. No i oczywiście główny bohater tego dnia, czyli MCHTV. No właśnie, pakuje kamerkę sportową do plecaka. Wraz ze swoją narzeczoną piękną. Tak, o, tutaj jest drugi uczestnik wycieczki, Ania. Tak. Będziemy podróżować po Grecji, będziemy na Krecie w miejscowości Agia Pelagia. Może zwiedzimy tą miejscowość. Pokażę na swoich filmikach różne restauracje, uliczki, tak samo hotel. Zwiedzimy wszystkie baseny, plaże. Do naszej dyspozycji są dwie plaże hotelowe i leżaki na obydwu plażach mamy bezpłatne, zagwarantowane przez hotel. Ale wszystko dowiemy się, jak już tam zajedziemy, już tam będziemy. To filmiki oczywiście będą udostępniane dopiero po powrocie, bo tam nie wiem, jak to będzie z prędkością internetu, więc wszystko będzie zrzucane i montowane dopiero po powrocie do Polski. Proszę Państwa, MCHTV założył maseczkę, proszę Państwa. Założyłem maskę, bo na trasie między Dąbrową Górniczą a Katowicami, Pyżowicami mamy koreczek, nie wiem czy to wypadek, czy jakieś remonty. Może wydaje się, że remonty, bo są słupki porobione, więc mogą być to remonty spowodowane tym korek, ale pokazuje, że na mapie Google, że mamy 8-minutowe opóźnienie dojazdu. Na trasie nawet możemy wskazać kamerką, jak wygląda koreczek. Tutaj już pokażemy. O, tak właśnie wygląda nasz koreczek. O, teraz wyostrzyliśmy obraz w miarę. Tyle czekania do dojazdu na lotnisko. Na lotnisko do Pyżowic. Katowice, Pyżowice. Tutaj jest hotel Moxi. Nie, moich widzów MCHTV. Właśnie przyjechaliśmy na lotnisko do Katowic-Pyżowic. Jesteśmy jak na razie przy terminalu chyba A, bo według rozkładu na stronie internetowej mamy z terminalu A bramka 7-8 i na razie żądamy odprawa o godzinie 9:25 według rozkładu na stronie internetowej. Zobaczymy, jak zajdziemy na terminal. No, tutaj coś. Mamy terminal C. Terminal C, moi drodzy. Terminal A tam jest. Tam będziemy musieli dojść. Witam serdecznie, już jestem na lotnisku. Odprawiony po całej wszystkich celnych i czekamy na nasz samolot. Za chwilę będziemy odlatywać. Mamy o 11:25, jest godzina 10:30, więc będziemy tak za pół godziny
do godziny będziemy wsiadać na nasz autobus. Inni się już ładują na inny lot do tego samej miejscowości. Pasażerowie linii lotniczej Enter już wsiadają, a my jeszcze czekamy na nasz sam. Mamy gate, czyli bramkę numer 2. Tutaj można z tyłu zobaczyć, o, jak już samoloty są. Może tam coś widać, no ludzie się ładują. Tutaj na filmie widzimy, już odholowany za chwilę będzie linia Enter do Heraklionu. To leci przed naszą linią, a za chwilę my będziemy pod to samo miejsce, będzie podstawiony nasz samolot firmy Blue Panorama i będziemy też tego samego odlatywać z gate'u numer 2. Tutaj na tablicy już nasze dane widać. Tak, tu jest Ryanair. Enter już za chwilę będzie startował. A my za godzinę, no można niecałą godzinę odlatujemy. Jesteśmy na płycie lotniskowej w autokarze. Będziemy za chwilę odjeżdżać, naszego samolotu nie widać, gdzie stoi, ale gdzieś zostaniemy odwiezieni autokarem. No i jesteśmy już w samolocie. To widzimy z samolotu, z mojego okienka na razie. Na tym będę nagrywał, będziemy startować oczywiście. Tutaj widzimy już samolot, jak się ludzie, pasażerowie pakują. I będziemy startować za moment. Widzimy w samolocie, tu jest moje okno. To na razie tak mówię, widać. Przygotowujemy się do startu powoli. Tu siedzimy za nią. Tak samo maseczka na twarz. Ja to nie mam, jak mam. Zadowolona Ania, że jesteś w samolocie? Zobaczymy, jak będzie lot. No. Jeszcze raz pokazuję. Tu jakiś autobus jeszcze podjeżdża. Jedziemy i będziemy za chwilę startować. Ostatnie minuty przed startem, przygotowania i za chwilę będziemy startować do Heraklionu. Drzwi już zamknięte wejściowe. Na razie wycofujemy samolot na pas startowy. Powoli szykujemy się do startu. Jak widzicie, wycofujemy powoli do tyłu z miejsca, w którym byliśmy. Wsiadaliśmy w samolot. No i startujemy powoli, wycofujemy ten i za chwilę będziemy lecieć do Heraklionu.
ten. Mało nadrzędne marzenie się spełniają. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy silniki, widać kawałek, bardzo dobre miejsce mamy przed skrzydłem i za chwilę będziemy startować. No to startujemy. Żegnaj Polska. Trochę buja, ale dopiero krążymy na pas startowy. Tu mamy silnik i skrzydło. I krążymy i za chwilę się będziemy rozpędzać. Inne samoloty jeszcze widzimy i żegnaj Katowice, Pyrzowice Airport. Całą fazę startu nagramy. Na razie się powoli toczymy. Powoli, to już może być nawet więcej. Skrzydło. To co widzimy. Bierze kontrolną. Na razie jeszcze na pasie dojazdowym. Mała wionetka na pasie stoi. Jeszcze my nie wystartowali. Żegnajcie Katowice. Tam kryty jeden samolot.
startujemy powoli. Teraz już jesteśmy na pasie startowym, na którym już będziemy rozpędzać do prędkości startowej. Silniki, cała para i startujemy. Się wznosimy. Super uczucie. W kilka sekund tak wysoko. Fajne uczucie. Jak się kochanie leci? To już widzimy. Nie wiem co widzimy, co to jest pod nami za jeziorko. Mojej mieściny nie widzę. Tam mamy drogę pod spodą. Pod spodą bardzo wysoko. No, i zakręcamy teraz. O, jaki piękny widok. Zapierający dech. W tyle widać chyba góry. Tam mamy niebo. Nie wiem co widzimy, ale coś widzę, ale jesteśmy bardzo wysoko. Dobra, prostowaliśmy. Nie wiem, czy już my odlecieli od Śląska. Lecimy. Taki mamy piękny widok z okna. Mamy silnik. Ale i tak jeszcze nie jesteśmy bardzo wysoko. Próbuję zorientować się w terenie, ale nie wiem co widzimy.
wysokości. Pięknie widać. Tak jest być w powietrzu. Uszy już zatyka. Okno, a tam pod nami jakaś rzeka, ale to już będzie gdzieś na Słowacji, czy gdzieś już nawet, nie wiadomo gdzie już jesteśmy. O, lekki zakręt aż czujemy, wchodzimy w przechył, lekki, kołujemy. Tam nisko nad nami, pod nami domy.
unosimy się coraz wyżej i wyżej. Aż czuć, że jesteśmy wysoko. I nawet widać to. Gdzie chmury, a gdzie my. Thank you.
Mielecku, mgliście, taka pogoda. My w połowie wyspy lądujemy. Lekki przechył na prawo, zakręt. Nie taki lekki. Ostro. Ostro podchodzimy. Widzicie? Tak, mamy ostry, o. Fajne uczucie. W zakręcie, wiesz? Oto już jest kreta pod nami. Statek jakiś płynący mały. To już jest kreta. Koniec płynięcia nad wodą i wlatujemy na wyspę kretę. Gdzieś tu są, może być nasz hotelik. Zaraz bliżej się będzie. Ile basenów? I znów zakręcamy. Tak wygląda koryta z góry. Auta widać, więc jesteśmy blisko. Niziutko. Tu jest droga i samochody pod nami. Tak szybko lądujemy. Tu skala, żebyście widzieli nasz silnik i droga. Do Grecja i kareta. Coraz bliżej. I znów plaże pod nami. Lecimy równym z linią brzegową. Multum hoteli pod nami, jakiś duży. Ludzie się kąpią. Baseny, park wodny. Minęliśmy. Lecimy. Bardzo niziutko. To możemy podziwiać. Lecimy prawie, że nad samą wodą. Pięknie. Zaraz uderzymy w wodę. Na wodzie lądujemy. Patrz, idzie woda. W wodzie unurkujemy.
Jesteśmy na lotnisku w Heraklonie. I hamowanie. Hamowanie wciska nasz fotel przodnie. Ostre hamowanie. Yeah. Po hamowaniu. Jesteśmy Heraklion. I Enter, który przyleciał przed nami.